Kraj Morawsko-Śląski to region administracyjny w Czechach, odpowiednik polskiego województwa przy granicy ze Słowacją i Polską, u ujścia Opawy i Ostrawicy do Odry. Stolicą kraju jest Ostrawa. Jego obszar wchodzi w skład okręgu terytorialnego Kraj Północnomorawski. W czasach Czechosłowacji region nazywany był stalowym sercem kraju. Do tej pory dominującą gałęzią gospodarki jest tu przemysł ciężki, zwłaszcza hutnictwo stali. Mimo tego ten region dba o bioróżnorodność i ma wiele niezwykłych miejsc przyrodniczych oraz zachowanych dawnych odmian drzew i roślin, tak jak na tej hałdzie górniczej w Ostrawie. Tą czeską krainę w ramach zagranicznych warsztatów edukacyjnych odwiedzili samorządowcy i działacze stowarzyszeń uczestniczący w realizacji projektu Bioróżnorodność Opolszczyzny – Skarbem Dziedzictwa Narodowego. W czasie warsztatów trwających od 5 do 7 czerwca 2017 roku ich uczestnicy zapoznali się z działaniami kraju morawsko-śląskiego w zakresie bioróżnorodności. Gospodarze tego regionu przygotowali nam bardzo ciekawą podróż. Nasi partnerzy chcieli nam przede wszystkim pokazać, w jaki sposób radzą sobie z ochroną i zachowaniem przyrody. W ramach programu waszej wizyty pragniemy wam pokazać kilka wyjątkowych miejsc zachowanej bioróżnorodności. Jednym z nich jest miejsce ochrony przyrody, gdzie teraz przebywamy, ale warte są obejrzenia też inne miejsca, jak Arboretum w Nowym Dworze koło Opawy. W kolejnych dniach wizyty pokażemy wam, jak dużą wagę przykłada się u nas do zachowania i ochrony bioróżnorodności. Przyrodowiedzka botanicka zahrada, która się bude všem líbit. No a ten další, v ty další dny opět je to zase se to točí kolem té biodiverzity. I co ciekawe, o wyjątkowym znaczeniu bioróżnorodności dla naszych południowych sąsiadów z kraju morawsko-śląskiego można było się przekonać w czasie zwiedzania Muzeum Natury i Domu do Rzecza Odry oraz Arboretum w Opawie, ogrodu botanicznego na terenie kamieniołomów w Stramberku i parku dendrologiczno-przyrodniczego Hukflady. Stoimy na majetcích biskupství Ostravsko-Opavského. Tento majetek přešel na biskupství 1.10.2014. Jinak Hukvaldská obora patří k nejstarším oborám v českých zemích. Na pewno warto było zobaczyć, bo to jest wielka edukacja nawet dla starszych ludzi, nie? Zobaczyć tą przyrodę zachowaną naturalnie przez 400-500 lat, tak jak tutaj, gdzie przebywamy aktualnie. I no, Czesi po prostu podchodzą do tej przyrody całkiem inaczej niż w Polsce. Oni wykorzystują też dużo środków unijnych na różne projekty. No tu rozmawiam z niektórymi przedstawicielami różnych gmin, że też jednak u nich bardzo dużo środków unijnych jest wykorzystywanych do różnych programów. No i najważniejsze mieć pomysł. Trzeba przyznać, że były to wyjątkowe i odkrywcze warsztaty. Na pewno niektóre czeskie rozwiązania dzięki nim okazały się, zdaniem uczestników warsztatów, warte przeniesienia na teren Opolszczyzny. Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.